Od dzisiaj można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy w ramach programu Rodzina 500+. Złożenie dokumentów jest konieczne, by nie stracić wsparcia. Wnioski przyjmujemy od 1 sierpnia, czyli od dzisiaj, na świadczenie rodzinne, wychowawcze i fundusz alimentacyjny. 3 świadczenia w jednym czasie. Aby zapewnić sobie ciągłość wypłat, należy złożyć wniosek do 31 października. Czyli mamy te 3 miesiące spokojnie na to, żeby sobie złożyć wniosek. Także tutaj apelujemy troszeczkę do naszych klientów, aby nie przychodzili tego 1 sierpnia czy na początku tego sierpnia, korzystając z pięknej pogody, którą mamy za oknem, a dopiero później we wrześniu czy nawet w październiku przyjdą, złożą wniosek na nowy okres, będą mieli zapewnioną wtedy ciągłość wypłat. Główne zasady programu Rodzina 500+ pozostaną takie jak dotychczas. Nowe wnioski są podobne do dotychczasowych. Najważniejsze zmiany będą dotyczyć rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy pobierają świadczenie na pierwsze dziecko. Zmiany dotyczące programu 500+ są 3. Dla 3 grup naszych wnioskodawców. Dla pierwszej grupy, czyli samotnie wychowujących dzieci, te osoby muszą posiadać alimenty bądź jakiekolwiek inne ugody bądź postanowienie sądu odnośnie oddalenia powództwa. To musi być, że tak powiem, definiowane postanowieniem sądu. Druga zmiana dotyczy osób rozliczających się na ryczałcie lub karcie podatkowej. Takie osoby będą miały z góry ustalony dochód, który będzie podawać minister właściwy 1 sierpnia, czyli dzisiaj ma być ono opublikowane. I trzecia grupa osób, których dotyczą zmiany, to są osoby, które utraciły bądź uzyskały dochód w roku bazowym lub po roku bazowym, czyli w 2016 bądź w 2017. Tam jest taki zapis odnośnie 3-miesięcznego takiego okresu, kiedy można podjąć następne zatrudnienie. Kryteria dochodowe pozostają bez zmian. Świadczenie można pobrać na pierwsze dziecko w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto lub 1200 netto w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Przyjmujemy różnego typu zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, czy jeżeli osoba jest zatrudniona, umowa o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o dochodach. Także no, to są wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Badamy sytuację od 2016 roku do dnia dzisiejszego, czyli wszystkie zmiany, jakie dokonywały się w sytuacji dochodowej rodziny, no muszą być brane pod uwagę. Dlatego tutaj pracownicy na obsłudze zadają mnóstwo pytań dotyczących sytuacji dochodowej, ale tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy dobrze ustalić to prawo do świadczenia. Według danych w 2016 roku z programu 500+ skorzystało w Kutnie ponad 3,5 tysiąca dzieci. Wypłacono 29 723 świadczeń na łączną kwotę 14 825 999 zł i 30 groszy. Jeżeli osoba pracowała w roku bazowym 2016 i utraciła tą pracę, to nie liczymy tego dochodu. Jeżeli obecnie jest osobą bezrobotną, to wtedy wymagamy zaświadczenia z Urzędu Pracy o tym, że jest osobą bezrobotną bez prawa lub z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli osoba pracowała w 2016 roku przez cały rok i pracuje do czasu złożenia wniosku, to wtedy dochód jest dzielony normalnie na 12 miesięcy z roku bazowego 2016. Chodzi o to, że jeżeli osoby były zatrudnione u jednego pracodawcy i utraciły to zatrudnienie, na przykład kończąc świadectwem pracy i w przeciągu 3 miesięcy podjęły umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło z tym samym pracodawcą, wtedy my jako urząd właściwy liczymy dochód z tej pierwszej umowy o pracę, z tego pierwszego miesiąca uzyskania dochodu. W ten sposób jest to liczone. Nie będziemy brać tutaj pod uwagę, świadczeniobiorcy często wykorzystywali ten fakt, że świadectwo pracy jest utratą dochodu. I często po 2-3 miesiącach właśnie podejmowali pracę u tego samego pracodawcy i dogadywali się z nim w takim zakresie, że po prostu dochód będzie mniejszy, żeby kwalifikowali się do świadczenia wychowawczego. No teraz jest to ukrócone i lekko zmodyfikowali ten przepis. Jest on dosyć trudny i kontrowersyjny, ale mam nadzieję, że sobie jakoś z nim poradzimy. Po raz pierwszy przepis ten zostanie zastosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2017 roku.